Minęła 16, rozpoczynamy kolejne wydanie radiowego ekspresu studenckiego magazynu z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziś powiemy Wam m.in. o międzynarodowej konferencji Pielgrzymce Młodych na Jasną Górę oraz o spotkaniu z amerykańskim dziennikarzem. Przy mikrofonie Maria Kaliściak i Grzegorz Majewski. Zapraszamy. Radiowy ekspres studencki. W czwartek w murach naszej uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja pod tytułem Problemy współczesnej polityki, prześladowania religijne, konflikty etniczne i zbrojne w XXI wieku. Organizatorami wydarzenia była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W trakcie konferencji Radiowy Ekspres Studencki przeprowadził wywiady z zaproszonymi gośćmi. Podczas nich Beata Kempa, członek Rady Ministrów do spraw pomocy humanitarnej, podkreśliła na przykładzie Syrii, jak ważna jest pomoc poprzez kształcenie. To jest ważne, żeby pokazać, że nie tylko dajemy chleb, wodę, prawda, i leki, ale też chcemy dawać wędkę. To jest niezwykle ważne, żeby ci ludzie sobie po prostu radzili, tak, żeby wyrwać ich z tego kręgu, zaklętego kręgu beznadziei i niemocy. I otóż ci chłopcy mówili, że oni chcą wrócić, na przykład jeden z nich mówi, ja chcę wrócić do Homs, moi rodzice już nie żyją, ale żyje moja siostra. Chcę wrócić do Homs, chcę odbudować dom moich rodziców, chcę żyć w Syrii. Ale no, żebym mógł to zrobić, muszę mieć jakieś umiejętności. I tworzymy tam warsztaty, gdzie będą mogli młodzi ludzie się uczyć. Z kolei ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Cisło, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, opowiedział o przyczynach prześladowania chrześcijan. Pytanie, dlaczego chrześcijanie są prześladowani, to pytanie mamy w dokumentach świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy powiedzieli, że wiek XX, XXI to są wieki męczenników chrześcijańskich, bo jak weźmiemy nawet liczbę, to zobaczymy, że ta mała wspólnota pierwszych wieków, ona liczbowo była dużo mniejsza niż męczeni chrześcijanie w wieku XX-XXI, bo szacuje się, że w sumie kosztowało życie wyznawców Chrystusa 45 milionów ofiar właśnie te dwa wieki. Czyli widzimy, to jest hekatomba. Roczne statystyki były, bardzo długo się utrzymywały w granicach 170 tysięcy. Następnie profesor doktor habilitowany Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, przybliżył sytuację Kościoła katolickiego oraz wiary w Chińskiej Republice Ludowej. Pytanie, dlaczego chrześcijanie są prześladowani, to pytanie mamy w dokumentach świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy powiedzieli, że wiek XX-XXI to są wieki męczenników chrześcijańskich, bo jak weźmiemy nawet liczbę, to zobaczymy, że ta mała wspólnota pierwszych wieków, ona liczbowo była dużo mniejsza niż męczeni chrześcijanie w wieku XX-XXI, bo szacuje się, że w sumie kosztowało życie wyznawców Chrystusa 45 milionów ofiar. Właśnie te dwa wieki, czyli widzimy, to jest hekatomba. Roczne statystyki były, bardzo długo się utrzymywały w granicach 170 tysięcy. Doktor Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz wykładowca WSK SIM, poprowadził prelekcję na temat konfliktów toczących się na Bliskim Wschodzie. Wśród gości obecny był również profesor Christian Esguera z Filipin, który opowiedział o sytuacji chrześcijan i prześladowaniach w swojej ojczyźnie. Jeśli chcecie wysłuchać pełnych wypowiedzi naszych prelegentów, zapraszamy na stronę naszej uczelni wsksim.edu.pl oraz na YouTube'owy kanał uczelni. Słuchacie RES. W sobotę już po raz 19 odbyła się pielgrzymka młodych z Radiem Maryja. Hasłem spotkania były słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Setki młodych słuchaczy zebrało się u stóp Jasnogórskiej Pani, by w ten szczególny dzień 26 maja podziękować tej najdoskonalszej matce za wszystkie te kobiety, które podjęły się pięknego, ale również i niezwykle trudnego zadania, jakim jest macierzyństwo. Pielgrzymkę rozpoczął koncert zespołu Deus Meus, który wprowadził nas wszystkich w mocno uwielbieniowy klimat. Po nim na scenie pojawił się Piotrek i Jacek, znani jako Wyrwani z Niewoli. Na jasnogórskich Błoniach nie tylko zagrali koncert, ale również podzielili się z młodymi ludźmi świadectwem swojego życia oraz tego, jak zostali wyzwoleni z sideł grzechu i zła. Na pewno moja mama powierzała mnie całe życie niepokalane i jakby przez jej ręce ofiarowała moje życie, widząc mój upadek, i jakby cały czas prosiła ją po prostu o wstawiennictwo za mnie, i wiem, że ta, która niesie ducha, czyli pneumatofora niosąca ducha, ona rzeczywiście wyprasza ducha, ducha prawdy dla nas, i rzeczywiście ten duch potrafi gdzieś wejść ze swoim działaniem w życie ludzkie, w serce człowieka i zacząć proces przemiany, dać nowe serce, nowe tchnienie, nowe życie, nowe
nowe spojrzenie, po prostu, wiesz, wszystko po prostu wywrócić do góry nogami, nie? Jest bęk, nie? Jest ogień, po prostu daje ogień do tego, by wypalić zło z życia człowieka i wlewać miłość. O to tylko chodzi, nie? Czas świadectw i koncertów zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz procesja z flagami i relikwiami świętych, którzy są patronami Światowych Dni Młodzieży Panama 2019. Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. Młodość to takie stanie na progu między dziecinną prostotą i łatwowiernością, a dojrzałym poglądem na świat. Zaczynają się w młodości trudne pytania, pytania o prawdę, bo wciskając kolejne przyciski telewizyjnego pilota, telefonu komórkowego albo myszki od komputera, można wędrować po świecie kompletnie sprzecznych ze sobą informacji i kompletnie sprzecznych wartości. To są też pytania młodego człowieka o życie, bo sączą się niemal ze wszystkich stron pokusy łatwego i przyjemnego życia w zamian za kompromisy z grzechem. Kochani młodzi, wasza młodość to takie stanie na progu. Po wspólnie odśpiewanym apelu jasnogórskim swoje słowo do przybyłej młodzieży skierował ojciec dr Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja. Stajemy przed Tobą, Matko Najświętsza, w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Polska została miłością wskrzeszona. Tak bardzo ukochali tę ziemię, uczyli się tej miłości od Jezusa i od Ciebie. Tak bardzo, że wskrzesili ją po 123 latach nieistnienia. Mieli wielkie charaktery. Jestem przy Tobie, czuwam. Tak jak matka i ojciec czuwają nad dzieckiem, nad kołyską. Matko Najświętsza, daj mi taki charakter, żebym czuwał, żebym był przy Tobie. Jestem przy Tobie, to znaczy kocham Cię. Hucznym podsumowaniem tego spotkania był tradycyjny pokaz fajerwerków przy ukochanej pieśni Jana Pawła II, czyli Barce, w wykonaniu zespołu sakralnego Lumen, który zatroszczył się również o muzyczną oprawę liturgii. Mamy nadzieję, że nie tylko dla młodzieży, ale również dla wszystkich obecnych na Jasnej Górze pielgrzymka była pięknym i owocnym spotkaniem. Liczymy na to, że w jeszcze większym gronie spotkamy się na błoniach jasnogórskich w przyszłym roku. A tych, którzy nie mogli uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcamy do obejrzenia transmisji z tego wydarzenia, która dostępna jest na YouTube'owym kanale Radia Maryja. Radiowy Ekspres Studencki. Wyzwania dla mediów w XXI wieku i stan wolności mediów to tytuł wykładu, który w Auli Błeska SIM wygłosił Richard Louis, amerykański dziennikarz pracujący w NBC News. Nasz gość mówił o obecnej sytuacji mediów, poruszając m.in. zjawisko fake news. Wskazał przy tym kilka innych przykładów, odnosząc się do ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Amerykański dziennikarz zauważył również, że dużo łatwiej jest stworzyć nieprawdziwą informację, niż później ją odwołać. Podkreślił, że wyzwaniem dla dziennikarzy w XXI wieku jest przekazywanie prawdziwych i autentycznych informacji. W czwartek w akademickich ogrodach zimowych odbył się wieczór poezji, którego gościem specjalnym była siostra Anna Mika. Rozmowę magazynową podczas tego spotkania poprowadziła specjalnie dla Was Natalia Kozielska. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Siostro, jesteśmy świeżo po spotkaniu autorskim prezentującym nowy tomik poezji Cztery pory życia. Skąd ten tytuł? Skąd ten tytuł? Tytuł rzeczywiście jest nasuwający powiedzenie cztery pory roku. I nie wiemy, w którym momencie ten cykl zostanie przerwany, bo kiedyś na którejś z tych pór roku nasze życie się zakończy. Czyli to będzie tak lato, jesień, zima i wieczność, która jest przechodzeniem przez wąską furtkę skrzypiącego ogrodu do tych kwitnących sadów, czyli do tej przepięknej wieczności. I tak sobie tego życzymy, żeby to nasze życie kończyło się wiosną wieczności. Myśli siostra bardzo pozytywnie, bo jednak większość ludzi, chrześcijan może mniej, ale jednak takich sceptycznych do religii, uważa, że śmierć to jest pewien etap kończący coś właśnie pięknego. A siostra uważa zupełnie inaczej, że to jest etap, dzięki któremu możemy jeszcze rozkwitać. Skąd się to wzięło? Muszę powiedzieć tak, że to pytanie, ta refleksja, ta sugestia jest dla mnie bardzo ważna. Myślę, że wiele rzeczy, które człowiek w życiu przeżył, a myślę teraz konkretnie o sobie, skłania do tego, żeby na życie i na śmierć popatrzeć jeszcze inaczej. Każdego dnia, od jakiegoś czasu, naprawdę każdego dnia modlę się o dobrą śmierć. Patrzę na śmierć przez pryzmat śmierci Pana Jezusa.
Więc po tym trudzie życia, po tym ostatecznym ukrzyżowaniu, po tym ogromnym cierpieniu jest otwarta furtka na życie nowe. Wróćmy jednak do poezji. Mówiła siostra, że jej pierwszy wiersz miał charakter egzystencjonalny. I czy nie uważa siostra, że gdyby Bóg nie zesłał jej na drogę konsekrowaną, to siostry poezja byłaby właśnie mniej pozytywnie patrząca na życie? Najprawdopodobniej tak. Chyba to jest też jakiś strzał w dziesiątkę. Niektórzy traktują siostry wiersze jako modlitwę, jako sposób na wyrażenie pewnych uczuć skierowanych do Boga. Czy istnieje dla siostry większy komplement? Pewnie nie. Naprawdę było to wzruszające, kiedy jest to wzruszające, kiedy słyszę tu i ówdzie od ludzi, którzy czytają te wiersze i to są ludzie, którzy, o których nigdy bym nie pomyślała, że coś takiego powiedzą. Dzielą się tym, mówi siostro, naprawdę to jest dla mnie napisane. Ja to biorę na medytację. Ja się czasem tym wierszem modlę. Ja siebie tutaj odnajduję tak, jakby to było moje życie. Pisze siostra pod wpływem swoich doświadczeń, emocji. A czy zdarzyło się siostrze napisać coś na zamówienie? Tak, oczywiście. Dobre pytanie. Mam kilka wierszy napisanych naprawdę na zamówienie, klasyczne. Pamiętam, w Bydgoszczy pewien proboszcz miał 40-lecie powołania kapłańskiego. Nie wiem, czy 40, może nawet mniej, może, a może to był jubileusz 25-lecia, bo to było tak dawno, chyba z 20 lat temu, tak. I wtedy taka pani poprosiła mnie, przyjechała i poprosiła, dając jakiś materiał, mówi siostro, żeby to uwzględnić, to czytam to. Ten wiersz nie jest w tym zbiorze, nie ma go tutaj, bo to jest taki klasyczny, ale był naprawdę, myślę, że był dobry i humorystyczny, bo był na tym jubileuszu odczytany. Tych zwrotek było może z 15 nawet. Czy ma siostra też talent muzyczny? Bo ja zauważam jako muzyk, że niektóre z wierszy naprawdę nadają się na to, żeby opublikować je w formie jeszcze ambitniejszej, w formie piosenek. Kochana moja, i właśnie to się stało też. Miałam takich przyjaciół w duszpasterstwie akademickim w Bydgoszczy. Też miałam tam wieczory poezji, do których oni pisali przepiękną muzykę, naprawdę przepiękną. Na skrzypce, wiolonczele, tam jeszcze chyba gitarę, już nie pamiętam, ale właśnie w czasie tego jednych z tych wieczorów oni to śpiewali. No naprawdę wtedy płakałam. Myślę, że Kaczmarski i Osiecka byliby jak najbardziej pod wrażeniem. Dobrze, to niech ktoś będzie samo za siebie świadectwem. Gdybyś siostra mogła podziękować komuś za fakt wydania tego tomu, to kto to by był? Więc tak, na pewno musiałabym podziękować, nie musiałabym, chciałabym podziękować najpierw pierwszej siostrze wizytatorce Krystynie Jaroszewskiej, która tam pisze też w zakończeniu, w posłowiu, ona otworzyła furtkę, bo ona mi po raz pierwszy pozwoliła i jakby przetarła szlak, prawda? Później już było o wiele łatwiej. Tej obecnej wizytatorce, siostrze Małgorzacie Pranga, która bardzo życzliwie podeszła i do trzeciego tomiku, i do tego dużego zbiorowego, do którego sama mnie zachęciła. Ale teraz wnikając w środek, to chciałabym podziękować księdzu Marcinowi Stasiowskiemu. To jest misjonarz świętego Wincentego a Paulo z Krakowa, który pisał wstęp do trzech moich tomików poprzednich. Właśnie profesorowi Deglerowi z Wrocławia, który pisał wstęp do tego wiersza i tych wszystkich, którzy mnie motywowali. I na koniec takie ciekawe pytanie. Gdyby Bóg w jakiś sposób powiedział siostrze, że to jest siostry ostatnia godzina na tej ziemi i dał jej możliwość napisania wiersza, o czym byłby ten wiersz? Jest tam taki wiersz, który bym pewnie powtórzyła jeszcze raz. Usiądzie po trudach podróży, odpocznie nieco, chodzi już oczywiście o niebo i sercem dziecięcym, które kładąc u stóp Stwórcy, parafrazuje oczywiście, wyśpiewa radość w podziękowania za wszystko, co do tej pory wydarzyło się w jej życiu. Przypominam, 4 pory życia. Serdecznie zachęcam do zakupu i zapoznania się z treścią tego tomiku. Dziękuję bardzo za rozmowę. A ja również bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj uczestniczyli w tym pięknym spotkaniu. To jest Radiowy Ekspres Studencki. Dziękujemy, Natalio. A teraz Asia Wysocka opowie krótko, co czeka nas w najbliższym czasie. Witajcie. Wszyscy już myślimy tylko o wakacjach, ale w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jeszcze wiele się wydarzy. 1 czerwca będziemy obchodzić Dzień Dziecka. Studenci jak co roku wyjątkowo chcą uczcić to wielkie święto. 9 czerwca studenci WSK SIM rozpoczną sesję egzaminacyjną. Jest to trudny czas, dlatego trzymajmy za nich kciuki. Zapraszamy uczniów 3 klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na warsztaty wakacyjne dla młodzieży, które rozpoczną się 23 sierpnia. Do 31 lipca trwa termin zapisów, dlatego pośpieszcie się, bo nie może Was zabraknąć. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Odwiedzajcie nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTube'owym kanale uczelni. Za uwagę dziękuję Maria Kaliściak i Grzegorz Majewski. Do usłyszenia.